7 dzielnicach Zabrza trwają prace w ramach drugiego etapu poprawy gospodarki wodno-ściekowej. Największa w historii Zabrza inwestycja, realizowana od kilku lat ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, nie tylko poprawiła jakość życia mieszkańców, ale także zmieniła wizerunek miasta. O takie właśnie efekty przez kilka lat wdrażania największego unijnego projektu zabiegały regionalne fundusze, w tym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To przede wszystkim trasy komunikacyjne, to jest również zmiana i rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej. To trzecia sprawa, która jest również ważna, to jest ratowanie, to co w obszarze Natura 2000 jest szczególnie ważne. I tak się składa, że i Ruda Śląska przykładowo i Świętochłowice wiele w tym zakresie robi, a Zabrze już jest w końcówce niektórych prac. Cieszę się bardzo, że właśnie te miasta również zmieniły swoje oblicze, a przede wszystkim skorzystały z możliwości dofinansowania i gratuluję im tych osiągnięć, bo nie wszystkie miasta zaczęły czy rozpoczęły działania, natomiast to akurat są miasta, które szczególnie są widoczne i ich działania, myślę, społeczeństwo na co dzień odbiera, pozytywnie ocenia. Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, ochronę i poprawę stanu środowiska, zdrowia, zachowanie tożsamości kulturowej i rozwijanie spójności terytorialnej. W osiągnięciu tych zamierzeń mają pomóc przeprowadzane inwestycje w dziedzinie transportu, środowiska, energetyki, kultury, ochrony zdrowia i szkolnictwa wyższego. Polska, wchodząc do Unii Europejskiej, zobowiązała się do wprowadzania pewnych standardów, jeżeli to chodzi o gospodarkę wodno-kanalizacyjną czy gospodarkę odpadami. Musimy wykonać te zadania, które pomogą, żeby te współczynniki były realizowane, po to, żeby mieszkańcy, zamiast przekazywać środki poprzez budżety samorządów na inwestycje, nie musieli przekazywać tych środków na kary, które byśmy musieli do Unii Europejskiej płacić. Większość instalacji do utylizacji odpadów, większość kanalizacji, które są realizowane w naszych miastach, a może nawet wszystkie tak naprawdę są realizowane ze środków zewnętrznych. Potrzebna nam jest promocja tego, co zrobiliśmy, bo sobie zdaję sprawę, że my nie do końca widzimy efekty, a właściwie codziennie mamy z nimi do czynienia. Dzięki programowi Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na Śląsku realizowanych jest 17 projektów środowiskowych o łącznej wartości 800 milionów złotych. Ponad połowa tej kwoty to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Te pieniądze są bardzo potrzebne. Cały ten program jest bardzo potrzebny, bo ochrona środowiska jest bardzo sprawą potrzebną, honorową i piękną, ale bez pieniędzy rady nie da. Priorytety, które są określone, rzeczywiście są trafione w dziesiątkę i myślę, że ta poprawa rzeczywiście, faktycznie następuje, jak chodzi o gospodarkę wodno-ściekową, jak chodzi o sprawy z odpadami, o zachowanie bezpieczeństwa tej ochrony przeciwpowodziowej. Bardzo trafione są te wszystkie plany, które są realizowane. Nasze województwo jest takie, jakie jest, zdegradowane przemysłem, który przez lata czasem tam beztrosko były te odpady gromadzone na gołej ziemi. W tej chwili naprawiamy to, co przez te lata się nagromadziło, co się stało przez te lata. 13 zrealizowanych na Śląsku przedsięwzięć związanych jest z gospodarką wodno-ściekową. 4 projekty dotyczą gospodarki odpadami, 1 ochrony powierzchni ziemi. Za kwotę około 463 milionów złotych unijnej dotacji budowanych jest ponad 335 kilometrów nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 13 kilometrów sieci wodociągowej, 56 przepompowni. Modernizowane są 3 oczyszczalnie ścieków oraz powstają 3 zakłady gospodarowania odpadów. Znaczna część projektów jest już w fazie realizacji. Wojewódzki Inspektorat też został beneficjentem tego programu poprzez Główny Inspektorat, który zakupywał z tych środków dla nas dosyć dużo sprzętu laboratoryjnego, sprzętu właśnie do pomiaru powietrza, do stacji pomiarowych, chromatografy, analizatory. Dostaliśmy na przykład 2 ambulanse do pomiaru hałasu. 2 ambulanse do poboru ścieków. Także myśmy też skorzystali na tym programie i też mogliśmy przyczynić się, na pewno też się przyczynimy do ochrony środowiska, bo my badamy cały czas stan jego jakość. Wraz z nowym rokiem rozpoczął się nowy etap projektowania programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Beneficjentami projektu będą zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne.
Instytucji wdrażających jeszcze nie wybrano, jednak władze wojewódzkie nadal będą stawiały na regionalne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które do tej pory pełniły tę funkcję. Projekty, które powstały dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego w UFOŚ-u, ale przede wszystkim wszystkich samorządowców, którzy z tymi projektami do nas się zgłaszali, ich realizacja, ich skala była bardzo dobra przede wszystkim dla mieszkańców. I dlatego uważamy, że należy pozostać przy tej decentralizacji, przy tym, aby to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska był instytucją wdrożeniową, bo to się sprawdziło po prostu. W nowej perspektywie wojewódzkie fundusze powinny stać się instytucjami wdrażającymi zarówno dla programu Infrastruktura i Środowisko, jak również dla tak zwanych osi środowiskowych regionalnych programów operacyjnych. Znacząco poszerzy to spektrum możliwych do dofinansowania zadań. Spowoduje to, że w zasadzie całość środków europejskich przeznaczonych na cele środowiskowe będzie wdrażana i zarządzana przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, oczywiście w ścisłej współpracy z urzędami marszałkowskimi poszczególnych województw. Z jakimi doświadczeniami wchodzimy w ten kolejny etap? Wchodzimy z doświadczeniami bardzo dobrymi. Po pierwsze, nabyliśmy doświadczenia, które jest niezbędne w realizowaniu tego typu projektów. Tego doświadczenia nabywamy jeszcze od czasów przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, kiedy to absorbowaliśmy tak zwane środki przedakcesyjne. Z drugiej strony widzimy, że instytucje obsługujące programy operacyjne również nabyły niezbędnego doświadczenia. Każdy nowy projekt wskazuje na to, że beneficjenci są przygotowani coraz lepiej, coraz sprawniej realizują swoje zadania. No i mamy nadzieję, że to wszystko, co udało się przez tych 7 lat wykształcić, zbudować, pozwoli na jeszcze sprawniejsze wdrażanie projektów europejskich w nowej perspektywie unijnej. Przed samorządami oraz instytucjami wdrażającymi stoją nowe wyzwania, bo nowy okres programowania oznacza nowe inwestycje. W kolejnej perspektywie bardzo duże środki będą przeznaczone na energetykę. Na energetykę w rozumieniu elektroenergetyki i również ciepłownictwa. Na kogenerację, na budowę nowego systemu sieciowego, na podłączenie do systemu sieciowego ciepłowniczego nowych odbiorców w rozumieniu likwidacji źródeł niskiej emisji. Bo tak jak na gospodarkę wodną ściekową, przeznaczanie środków z Unii Europejskiej powodowało to, że beneficjenci nie musieli angażować środków własnych, tak również i tutaj bez tego wsparcia byłoby to bardzo trudne, a jest to dziedzina bardzo potrzebna i to wsparcie jest konieczne. W ramach drugiej odsłony programu naprawczego na ochronę środowiska w ciągu kilku najbliższych lat zostanie przeznaczonych 3,5 miliarda euro.